Ksiądz Harry pojawi się samotnie na koronacji ojca. Wiemy, jak Karol zareagował na wieści o nieobecności Meghan Markle. Koronacja króla Karola III zbliża się wielkimi krokami. Choć będzie to zdecydowanie ogromne wydarzenie. To kwestie logistyczne, spędzają ponoć pracownikom Palacu Sens powiek. Nie chodzi jedynie o gwiazdy muzyki, które nieoczekiwanie odmówili udziału, lecz także o rzekome negocjacje i warunków przyjazdu Meghan Markle i księcia Harry'ego. Zobacz też, wiadomo, kto wystąpi na koronacji króla Karola i zgodził się tylko jeden zespół. Jeszcze niedawno mówiło się, że księcia Harry i Meghan Markle nie zaryzykuje obecności na koronacji króla Karola. A wszystko przez medialne wywody na przestrzeni ostatnich miesięcy. Tym większym zaskoczeniem były więc niedawne ustalenia brytyjskich mediów. A portal Daily Mail nieoczekiwanie ujawnił, że syn monarchy przybędzie do Londynu samotnie. Przypomnijmy, księdz Harry przybędzie na koronację króla Karola i wiadomo, co z Meghan Markle. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Co prawda nie ujawniono powodów, dla których Meghan nie chce towarzyszyć mężowi wraz z dziećmi na tak istotnym wydarzeniu. Ale takowych chyba nie trudno się domyślić. Eksperci już komentują, że jest to pierwsza słuszna decyzja z ich strony od dawna. Nazywając ruch Harry'ego idealnym kompromisem. Wspomniane medium dowiedziało się też, jak na to wszystko zareagował Karol. Daily Mail donosi, że monarcha już słyszał o decyzji Sussexów i jest bardzo rozczarowany ich postępowaniem. Co prawda miał wykazać się wyrozumiałością i cieszy się, że przynajmniej syn zjawi się w maju w Westminster Abbey, ale niesmak jednak pozostał. Bardzo chciał, żeby tam był. Jest bardzo rozczarowany tym, że nie zobaczy Meghan i wnuczat. Ale rozumie sytuację. Dla Harry'ego to ważne, żeby pojawić się tam dla ojca. Pozostaje mieć nadzieję, że jego intencja jest szczera, donosi informator. Warto przy tym wspomnieć, że według informacji The Times król nie przewidział dla Harry'ego żadnej specjalnej roli podczas koronacji. W tle ważnego wydarzenia wciastli się bowiem rodzinny konflikt, który w ostatnich miesiącach wyraźnie przybrał na sile.